Marina jeszcze raz dokładnie przeliczyła wszystkie pieniądze w kasie, zamknęła zmianę, szybko posprzątała w kiosku z wyrobami cukierniczymi, gdzie pracowała jako sprzedawczyni wypieków, i pośpieszyła do domu. Następnego dnia czekał ją bardzo ważny dzień. Dziewczyna miała poznać rodziców Siergieja, swojego narzeczonego. Był on o kilka lat starszy od Mariny, niedawno skończył 25 lat. Podczas gdy jego narzeczona dopiero w zeszłym miesiącu obchodziła swoje 21 urodziny. Pomimo różnicy wieku, para była w sobie szaleńczo zakochana, a fakt, że jej narzeczony był nie tylko starszy, ale także zdążył już zdobyć wyższe wykształcenie w dziedzinie ekonomii, czynił go w oczach Mariny jeszcze bardziej atrakcyjnym. Młody człowiek od razu przyznał się swojej ukochanej, że jest bardzo bogaty. Jego rodzice byli dziedzicznymi inwestorami, dlatego rodzina Siergieja miała w świecie towarzyskim nie tylko określony status kulturalny, ale także szereg korzyści związanych z przeprowadzaniem korzystnych transakcji na rynku finansowym. Szczerze mówiąc, to właśnie to najbardziej przerażało Marinę. Nigdy wcześniej nie miała do czynienia z ludźmi o tak wysokim statusie społecznym. Sama miała za sobą zaledwie dziewięć klas edukacji, technikum i rodziców, którzy zmarli trzy lata temu z powodu nadużywania alkoholu. Tatiana Antonowna i Stepen Zacharowicz kuznicowy zmarli z powodu zatrucia metanolem. Kupili tanią wódkę u znajomego handlarza, która okazała się podrobiona. Marina miała wtedy zaledwie osiemnaście lat. Tragiczna wiadomość zastała ją w środku zajęć w technikum kulinarnym, do którego dziewczyna wstąpiła z nadzieją, że zostanie w przyszłości dobrą kucharką w jakiejś porządnej kawiarni. Zadzwoniła sąsiadka i powiedziała, że wpadła do nich po kociołek, żeby zrobić dla rodziny piław. Drzwi do ich domu były otwarte, a w środku... Pogotowie już przyjechało, Marino, szlochając z litości, powiedziała jej sąsiadka. Lekarz, kiedy ich zbadał, od razu powiedział: To wszystko gniła wódka twoich rodziców ich zgubiła. Dlaczego zabrali ją od tego wańki? Przecież wiedzą, że handluje różnymi truciznami. Dziewczyna wtedy nie była zszokowana. Doskonale zdawała sobie sprawę, że coś takiego może prędzej czy później się zdarzyć przy ich sposobie życia. Jednak nigdy nie można się na to przygotować. Zwłaszcza jeśli pomimo okropnego pijaństwa rodziców nadal się ich kocha. Ciociu Ritou, no jak to, krzyknęła do słuchawki Marina. Przecież dopiero dziś rano do nich zaglądałam. Wszystko było w porządku. Na drugim końcu linii telefonicznej rozległ się głęboki, smutny westchnienie. No tak jest. Kto wie, kiedy każdemu z nas wyznaczony zostanie jego czas. Widocznie Bóg postanowił, że tanieczka i stepuszka już dość długo pożyli na tym świecie. Marina od roku mieszkała w akademiku. Nie chciała ciągle przebywać w atmosferze oparów alkoholu i przeszkadzać ojcu z matką w życiu tak, jak im się podoba. Córka rozumiała, że już ich nie zmieni. I ona sama wiele wycierpiała od rodziców. Od kiedy dziewczyna pamięta, bieda prześladowała ją wszędzie. Czasami brakowało pieniędzy nie tylko na jedzenie, ale nawet na rozwiązanie jakichś podstawowych kwestii. Czasami Marina nie miała w czym iść do szkoły, ponieważ buty były tak zniszczone, że podeszwy po prostu odklejały się od jej prostych ceratowych butów lub tanich tenisówek kupionych na plim targu. Mamo, chyba znowu zepsuły mi się buty, skarżyła się dziewczynka wiecznie pijanej matce. No i co teraz? Ile razy ci mówiłam, żebyś dbała o buty, i tak nie masz już w czym chodzić. Ostatnią spódnicę też zdążyłaś znowu zniszczyć. Marina nie protestowała, bo stanowcze nie matki zawsze oznaczało nie, chociaż ostatni raz nowe ubrania kupiono dziewczynce prawie trzy lata temu i z większości rzeczy po prostu wyrosła. Młoda kuzniecowa z doświadczenia wiedziała, że matki lepiej nie denerwować w takich kwestiach, jednak dziewczyna czasem ryzykowała. Mamo, no przecież pójdę do szkoły, Boso, daj mi, proszę, pieniądze na nowe buty, kupię najprostsze, tylko żeby w nich chodzić po ulicy, słowo honoru. Boso, daj mi, proszę, pieniądze na nowe buty. Kupię najprostsze, tylko żeby w nich chodzić po ulicy, słowo daję. Nie ma mowy, groźnie spojrzała na córkę Tatiany Antonowny. Nie mamy jedzenia na kolację w lodówce, nic nie ma, a ty żądasz pieniędzy. A skoro już o tym mowa, czy oddałaś dziś wszystkie szklane butelki? Marina spuściła wzrok. Bała się przyznać matce, że zamiast taszczyć do punktu skupu ciężki worek z pustymi butelkami, rano biegała z kolegami do parku, by karmić kaczki. Butelki Marina bezpiecznie schowała w jednej z ustronnych bram, tuż obok śmietników. To znaczy, że ich nie oddałaś? Wybuchła Tatiana Antonowna, gdy córka powiedziała jej prawdę. Marina nie umiała kłamać i nie uważała tego za słuszne. I jeszcze masz do mnie jakieś pretensje. No już, szybko idź tam, gdzie zostawiłaś torbę i żebyś była w domu z pieniędzmi za 20 minut. Inaczej w ogóle nie pójdziesz więcej do szkoły, ty mała sukoł. Marina gorzko płakała, owijając swoje rozpadające się buty taśmą klejącą i starymi sznurówkami, po czym smutno ruszyła w stronę śmietnika, by spełnić wolę matki. A przecież zawsze lubiła się uczyć i wykazywała się dobrymi zdolnościami z biologii i fizyki. Jednak największą pasją Mariny było zawsze gotowanie. Dziewczynka z niecierpliwością czekała na lekcje pracy domowej, by móc poćwiczyć przygotowywanie różnych potraw. Najbardziej lubiła robić kotlety ziemniaczane i domowe ciasto mrówkowiec. Właściwie w domu zawsze starała się powtórzyć coś z tego, czego nauczyła się w szkole, jeśli oczywiście były produkty. Od czasu do czasu rodzina musiała głodować przez kilka dni z rzędu, ponieważ rodzice mariny przepuszczali wszystko, co mieli, do ostatniej kopiejki. I to pomimo tego, że matka dziewczynki czasami dorabiała w kiosku z prasą, a ojciec stepen Zacharowicz podejmował się rzadkich zmian jak ładować w pobliskim supermarkecie spożywczym. Jakoś tak po ukończeniu szkoły dziewczyna od razu złożyła dokumenty do technikum gastronomicznego. Marina zdała egzaminy wstępne bez większych problemów i dostała mały pokój w akademiku, do którego od razu się przeprowadziła. Od czasu do czasu odwiedzała swoich nieudanych rodziców, ponieważ ich kochała i ponieważ bardzo jej było żal matki i ojca, którzy tak głupio zmarnowali sobie życie. Po skromnym pogrzebie Marina wróciła do domu rodzinnego. Pomimo tego, że dziewczyna nie była tu przez cały rok, przez ten czas prawie nic się nie zmieniło. Wciąż panował tu brud i nieporządek, z tym, że było tylko gorzej. Gdy dziewczyna mieszkała z rodzicami, starała się jakoś utrzymać względny porządek w domu. Tym bardziej, że sam domek wyglądał całkiem nieźle na tle wszystkich tych starych wiejskich czad, które stanowiły większość krajobrazu ich małego prowincjonalnego miasteczka, stojącego jeszcze od czasów sowieckich. Dom kuźniecowów był solidnej i mocnej konstrukcji, zbudowany, jak to się mówi, na wieki. Kamienne ściany prawie nie przepuszczały srogich mrozów zimą, ale jednocześnie dawały kojącą ochłodę w upalne letnie dni. Werandy i kuchnia letnia wręcz krzyczały, by je uporządkować. Podupadłe pomieszczenia wymagały dobrego remontu kosmetycznego i byłoby całkiem logiczne, by przyjmować tam gości i urządzać normalne domowe spotkania, ale goście nie pamiętali, jak się nazywają i kogo zapraszać. Niestety, rodzice Mariny przez całe życie korzystali tylko z dwóch pokoi na parterze oraz z niewielkiej kuchni, znajdującej się w najdalszej części domu. W efekcie drugie piętro i większość wolnych pomieszczeń do budówki stały puste, a Marina była zbyt młoda i niedoświadczona w sprawach budowlanych, by zająć się gruntowym remontem domku. Dlatego też niejednokrotnie zastanawiała się, w jaki sposób jej prawie że biedni rodzice znaleźli pieniądze na budowę tak dużego domu. Przecież oni, nie licząc tego, że porządnie się nie wyspali, pili cały czas i nie mieli pieniędzy, a o swojej przyszłości nigdy nie opowiadali córce. Na tyle wystarczyło dziewczynie, kiedy wróciła z akademika technikum i resztek tej przeklętej wódki, która zabiła jej rodziców. Na policji od razu jej powiedziano, że sprawą zatrucia zatwardziałych alkoholików nikt się u nich nie będzie zajmował. Nie ma czasu, a i tak wszystko jest jasne. Tak więc rozstrojonej Marinie nie pozostało nic innego, jak tylko wrócić do zwyczajnego życia. Po ukończeniu technikum dziewczyna zrozumiała, że praca marzeń nie będzie dla niej tak łatwa do znalezienia, jak się spodziewała. Nikt nie chciał zatrudnić na stanowisku kucharki młodej dziewczyny bez doświadczenia, a tym bardziej wczorajszej absolwentki. Na rozmowach kwalifikacyjnych ciągle proponowano jej to samo. Albo pójść zdobyć doświadczenie gdzie indziej, ciekawe gdzie, myślała sobie, albo zaakceptować warunki pracodawcy. Ale w takim przypadku Marina mogła liczyć tylko na stanowisko zmywaczki, kelnerki lub w najgorszym przypadku pomocnicy. Która pomaga prawdziwym kucharzom kroić i myć warzywa i owoce do gotowania. Pewnego razu dziewczyna miała szczęście. Przyszła do małej kawiarni piekarni, która znajdowała się na drugim końcu miasta. Tam właśnie potrzebni byli kucharze cukiernicy, a w technikum Marina miała z tego przedmiotu stałe i bardzo dobre oceny. Dlatego też postanowiła spróbować swoich sił po raz ostatni, a nuż ją przyjmą. Dziewczyna tak zdecydowała. Jeśli i tym razem czeka ją rozczarowanie, to wtedy najwyraźniej naprawdę będzie musiała pójść do pracy na jakiś czas jako kelnerka. Ale ku jej zdziwieniu właścicielce piekarni spodobało się, jak pracuje tylko że od razu nie mogła jej zatrudnić Widzisz zgodnie z naszymi zasadami każdy pracownik musi mieć praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu wypieków minimum 6 miesięcy tłumaczyła Marina dyrektor piekarni Widzę że naprawdę bardzo utalentowanie gotujesz dlatego chcę dać ci szansę Na razie nie mogę cię zatrudnić jako piekarza ale jako sprzedawcy wypieków w naszym firmowym kiosku już tak Popracujesz, zobaczysz, jak tu jest i ceo. Gdzieś będziesz się zmieniać z naszymi dziewczynami z kawiarni. One ci wszystko pokażą w kwestii kuchni. A tam, zobaczysz, przeniesiesz się do naszej kawiarni, ale już jako kucharz. Uważaj to za dodatkowe szkolenie, ale ceo powiesz? Marina oczywiście z radością się zgodziła. Przynajmniej jeden z pracodawców potraktował ją poważnie. Tak więc już po kilku dniach dziewczyna rozpoczęła swoją pierwszą zmianę. Kuzniecowa bardzo lubiła tę pracę, ponieważ nie tylko sprzedawała świeże wypieki, których jakości była pewna, ale także uczyła się od najlepszych pracowników piekarni. Została od razu ostrzeżona. Proces opanowania nowego zawodu nie będzie szybki. Marina musiała poznać wszystkie tajniki przygotowywania różnych ciast i ciastek, ale na wyjściu z niego wyjdzie świetny piekarz. I nie miała nic przeciwko temu. Dlatego też już trzeci rok cierpliwie studiowała wszelkiego rodzaju karty technologiczne potraw i przygotowywała się do zdania końcowego egzaminu kulinarnego u samej właścicielki kawiarni. Z Siergiejem Marina poznała się zupełnie przypadkowo. Po prostu wszedł do jej kiosku i poprosił, aby wybrała mu najsmaczniejsze ciastka do kawy. Proszę spróbować wiśniowych, są bardzo smaczne. Ciasto dosłownie rozpływa się w ustach. Opowiadała mu o swoim towarze Marina. I dużo nadzienia w środku. Używamy tylko pierwszorzędnego dżemu wiśniowego domowej roboty. Żadnej chemii i wzmacniaczy smaku. Bardzo ciekawe. Uśmiechnął się młody człowiek. W tym momencie uważnie przyglądał się witrynie z wypiekami. Tak zachwalacie mi te ciastka, że głupotą byłoby ich nie spróbować. Zawincie mi dwa. Poprosił chłopak, po czym zapłacił kartą bankową. Dziwne, że taka ładna i czarująca dziewczyna jak ty pracuje jako zwykła sprzedawczyni. Nagle powiedział młody klient. Wydaje mi się, że bardziej pasowałaby ci rola konsultantki w jakimś drogim salonie jubilerskim. Marina nie wiedziała, gdzie się podziać ze wstydu. Cóż tu dużo mówić. Nie każdego dnia otrzymywała takie komplementy. Tym bardziej, że młody człowiek, który stał przed nią, posiadał zarówno atrakcyjną aparycję, jak i niepowtarzalną charyzmę. Od jego uśmiechu na duszy Mariny zrobiło się cieplej. Ech, gdzie pani odjechała? Zaczerwieniła się i szepnęła. No cóż, powiedzmy, że do salonu jubilerskiego mam jak do księżyca, ale o ciastach i kanapkach mogę wam naprawdę dużo opowiedzieć. Bardzo lubię gotować, a tutaj pracuję, bo sama chcę zostać kucharzem lub piekarzem. W takim razie chcę mieć swój udział w realizacji Twojego marzenia. Uśmiechnął się chłopak. Teraz będę do Ciebie codziennie zaglądał i kupował coś z tego cudownego asortymentu. Tylko chcę znać Twoje imię i grafik pracy, abyś koniecznie tym nie doradzała przy wyborze. Tak się poznali. Marina przedstawiła się i dowiedziała się, że młody człowiek ma na imię Siergiej i że pracuje jako asystent starszego menedżera w dużej firmie medialnej, której oddział tak szczęśliwie znalazł się w ich mieście. Siergiej dotrzymał obietnicy i zaczął regularnie odwiedzać kiosk Mariny w dni, kiedy dziewczyna tam pracowała. Młody człowiek niezmiennie wychodził z paczką pełną wszelkiego rodzaju słodyczy i wypieków. Po dwóch tygodniach niezwykły klient odważył się i zaprosił Marinę na randkę. Dziewczyna, choć była zaskoczona tym, co się dzieje, zgodziła się. Ciekawiło ją bliższe poznanie miłego młodego chłopaka, który wykazał takie niezwykłe zainteresowanie nią, a ponadto Marina wierzyła w czystą i szczerą miłość. W głębi duszy dziewczyna zawsze była bardzo romantyczną i wrażliwą osobą. A Siergiej stał się dla niej jak rycerz z bajki, więc w pewnym sensie Marina czuła się jak prawdziwa kopciuszek. Po trzech miesiącach namiętnego i czułego romansu Siergiej zaproponował Marinie, aby poznała jego rodziców. Marina, nieprzyzwyczajona do kontaktów z prawdziwymi osobami świeckimi, była przerażona. Serioża, może nie będziemy się z tym spieszyć. Poprosiła go. Mało kto wie, jak jeszcze w życiu wszystko może się potoczyć. Wydaje mi się, że będzie im przyjemniej dowiedzieć się, że ich syn spotyka się z zawodowym piekarzem, niż ze zwykłą sprzedawczynią ciast. Chłopak zamiast odpowiedzi pocałował ukochaną w policzek i lekko odgarnął z czoła jej długą, złotą grzywkę. Moi rodzice są ludźmi postępowymi, choć są bogaci. Wiedzą już, że moja dziewczyna, można powiedzieć, jest z ludu. Wystarczy im, że uczciwie zarabiasz pieniądze. Nikogo nie oszukujesz i nie przekraczasz granic prawa. Reszta ich nie obchodzi, w pełni zaakceptują mój wybór, zobaczysz. Marina oczywiście chciałaby wierzyć słowom narzeczonego, jednak dziewczyna miała wątpliwości. Och, a jeśli po prostu im się nie spodobam? Przecież nie uczyłam się kulturalnych manier, jakie są przyjęte w twojej rodzinie. Nie wiem, jak prawidłowo jeść ostrygi czy coś w tym rodzaju. Siergi lekko i wesoło się roześmiał, zmuszając swoją dziewczynę do podporządkowania się nagłemu porywowi. Po pierwsze, nie musisz się martwić o ostrygi. Na pewno nie będzie ich w naszym menu. Po drugie, jakie masz stereotypowe poglądy? Moi rodzice to najzwyklejsi ludzie. Kulturalni, to prawda ale całkowicie pozbawieni jakiejkolwiek sztywności. Widzisz, nawet mówisz tak niezwykle. Wykwintne maniery i wata. Wykwintne maniery i wata. Nie, Sergieju, obawiam się, że po prostu nie dorównam wam z rodzicami. Marina pokręciła przecząco głową i zasłoniła twarz rękami. Nagle poczuła wstyd za siebie i swoje wykształcenie. Hej, wszystko będzie dobrze, uspokój się, moja głuptasko. Zapewnił ją Siergiej, odsuwając ręce dziewczyny od twarzy i obsypując ją lekkimi pocałunkami. Po prostu bądź sobą. Niech zobaczą, za co cię pokochałem. I przygotuj coś pysznego na kolację. Zaskocz ich swoimi zdolnościami kulinarnymi podkpiwał z dziewczyny narzeczonej. To będzie więcej niż wystarczające. Dziewczyna powoli pokiwała głową, chociaż sama była jak na szpilkach. I nadszedł dzień D. W przeddzień Marina zdążyła wpaść do sklepu po kolejnej zmianie i wziąć dwa worki produktów, z których zamierzała przygotować następnego dnia uroczystą kolację. Z Siergiejem umówili się, że poznanie odbędzie się w domu dziewczyny. Niech, jak to mówią, zobaczą, że mieszka w ładnym domku, choć nie w pałacu. Marina opowiedziała narzeczonemu, że jej rodzice całe życie cierpieli na alkoholizm. Na szczęście młody człowiek zareagował na to zupełnie spokojnie. Nie obwiniaj się za ich los, Marim, powiedział jej chłopak. Ty nie jesteś nimi i nie musisz się wstydzić swojej przeszłości. Marina była bardzo wzruszona zrozumieniem Siergieja, ponieważ najbardziej na świecie bała się, że ją porzuci, gdy tylko dowie się prawdy o jej krewnych. Jednak szlachetność młodego finansisty tylko raz jeszcze przekonała dziewczynę, że dokonała właściwego wyboru. Tylko na razie nie mów o tym swoim rodzicom, poprosiła chłopaka. Nie chcę zaczynać znajomości z nimi od tak drażliwej informacji. Na pewno im o wszystkim opowiem, ale trochę później. Niech przynajmniej spróbują zobaczyć w tobie coś dobrego. Dziewczyna nie przestawała się martwić. Siergiej ze śmiechem obiecał jej, że spełni jej prośbę. I ta drobnostka dodała Marinie trochę pewności siebie we własnych oczach. W dniu poznania Marina dosłownie wysprzątała wszystkie dostępne dla rodziców narzeczonego pokoje i pomieszczenia w domu. Na błysk wypastowała podłogi i płytki w kuchni, przygotowała wspaniałą kolację z trzech dań i deserem. Słowem była gotowa wywrócić się na lewą stronę, byle tylko spodobać się długo oczekiwanym gościom. I oto wreszcie rozległ się dzwonek do drzwi: puk-puk, a oto i my. Wesoło oznajmił Siergiej, pojawiając się na progu domu Mariny. W rękach młody człowiek trzymał ogromny bukiet jasnych róż. Obok niego stali jego rodzice. Starsi ludzie uśmiechali się i jakoś lekko zalotnie spoglądali na Marinę. Oto Marino, to Wiaczesław Arkadiewicz, mój tata. A to Irina Witaliewna, moja najdroższa mamusia. Proszę kochać i szanować. Siergiej z niezmiennym uśmiechem wręczył dziewczynie kwiaty. Witam, powiedziała uprzejmie. Proszę, przejdźcie do salonu. Siadajcie przy stole, a ja przyniosę przekąski. O, przekąski! To dobra rzecz. Niespodziewanie powiedział ojciec Siergieja, gdy starsze małżeństwo weszło do domu. Marina ze zdziwieniem spojrzała na Wiaczesława Arkadiewicza i natychmiast kątem oka zauważyła, jak Siergiej rzucił na swojego ojca niezadowolone spojrzenie. To znaczy, chciałem powiedzieć, że droga tutaj była tak męcząca, że z przyjemnością byśmy coś przekąsili. Natychmiast dodał starszy mężczyzna. Tym bardziej, że Siergiej tak wiele opowiadał o twoich zdolnościach kulinarnych. Tym razem żona, nie krępując się, szarpnęła męża za rękaw. Obdarowując narzeczoną syna czarującym uśmiechem. Irina Witaliewna powiedziała. Wybacz nam, Marino, ale rzeczywiście trochę się zmęczyliśmy w drodze, a Sławoczka, o zgrozo, jak u nas lubi zjeść, taki łakomczuch. Nieco oszołomiona dziwnym zachowaniem rodziców narzeczonego. Marina tylko uprzejmie uśmiechnęła się do gości, po czym pośpieszyła do kuchni. Jak się okazało, nie na darmo przygotowała tego wieczoru tyle pysznego jedzenia. Pospiesznie udała się do kuchni. Jak się okazało? Nie na darmo przygotowała tego wieczoru tyle pysznego jedzenia. Wino przyniósł ze sobą Siergiej, więc dziewczyna nie musiała się o to martwić. Kiedy Marina nakładała do eleganckich miseczek porcję sałatki krewetkowej, nagle naszła ją nieprzyjemna myśl. Twarz Wiaczesława Arkadiewicza wydała się dziewczynie dziwnie znajoma, ale nie mogła sobie przypomnieć, gdzie mogli się wcześniej spotkać. Jedyne, co wiedziała na pewno, to że nie było to miłe spotkanie. Wbrew wyobrażeniom Mariny o potomkach finansistów, rodzice Siergieja wyglądali nie tylko na pozbawionych arystokratyzmu, ale wręcz przeciwnie, na przesadnie prostodusznych. Jakby niedawno przeprowadzili się ze wsi do miasta i nie bardzo wiedzieli. Jak się zachować? Pogrążona w myślach, dziewczyna wróciła do gości i postawiła przed każdym z nich miseczkę. Marynko, słoneczko, to u was krewetki. Zdziwiona spytała matka Siergieja. Tak, w sałatce dla soczystości wyjaśniła dziewczyna. Nie bójcie się, wszystko jest świeże. Na miejscowym targu znają mnie od dawna, biorę tam produkty od dzieciństwa. Ani razu nie sprzedali mi niczego zepsutego. Irina, witaliewna z zapartym tchem, nadziała na widelec jedną krewetkę, a następnie powoli i z lubością włożyła ją do ustęp, mocno zamrużyła oczy z przyjemności. Sekundę później z jej ust wydobył się dźwięk zadowolenia. MMMM, faktycznie najświeższe i po prostu pyszne. Szczerze zachwyciła się pani sałatką. No to powiedzmy za zdrowie młodych. Po kieliszku Kraśnikowa, co? Pocierając ręce z oczekiwania, dodał ojciec sierioży. W tym momencie Marina zobaczyła w jego oczach znajomy blask. Tak samo świeciły się oczy jej własnych rodziców na widok alkoholu. Ale jak to możliwe? Kuzniecowa uważniej przyjrzała się rodzicom narzeczonego. Tak, starsza pani Gusińska, choć wyglądała schludnie i czysto, to jednak nic więcej. Chociaż dziewczyna nie miała pieniędzy na drogie ubrania, miała mniej więcej wyobrażenie, jak powinno wyglądać prawdziwe kaszmirowe płaszcz czy luksusowy zegarek męski. Uważała, że takie przedmioty zdecydowanie przysługują osobom o statusie podobnym do jej i Airini Witaliewny. Tymczasem rodzice Siergieja nosili najprostsze ubrania z marketów odzieżowych. Teraz Marina widziała to bardzo wyraźnie. Przecież sama ubierała się w takich sklepach, więc od razu rozpoznała znane jej oku i portfelowi marki. Z drugiej strony zastanawiała się dziewczyna, może przesadzam. Może specjalnie ubrali się dziś tak dziwnie, żeby mnie nie zawstydzić swoim przepychem i elegancją. Mówi się przecież, że najbogatsi ludzie zawsze ubierają się jak najskromniej, żeby nie zwracać na siebie nadmiernej uwagi. Ale w takim razie, jak wytłumaczyć ich otwarcie prostackie zachowanie? Sław mógłbyś chociaż zakąsić. Z wyrzutem spojrzała na męża matka Siergieja. Po co nas ośmieszasz, dlaczego tak się zachowujesz przed dziewczyną syna? Wiaczesław Arkadiewicz zdążył już w tym czasie opróżnić dwa kieliszki wina i teraz siedział zadowolony odchylając się na krześle. Jego twarz była zaczerwieniona, a oczy błyszczały wilgotno. I nagle, ku zaskoczeniu wszystkich, czkał. Mariny jakby poraził prąd. Natychmiast przypomniała sobie, gdzie wcześniej widziała ojca swojego chłopaka. Tydzień temu, niedługo przed tym, jak Siergiej zaproponował jej poznanie rodziców, do jej kiosku przyszedł bardzo specyficzny klient. Był to starszy bezdomny, mocno doświadczony przez życie i wyraźnie nie spodziewający się niczego dobrego od nowego dnia. Mężczyzna chciał kupić pierożka z kapustą. Najprostszego ze wszystkich, jakie były dostępne. Ale zabrakło mu drobnych. Och, córeczko, wybacz mi staremu głupcowi. Zabrakło mi do pierożka trzech rubli. Tłumaczył się bezdomny, a w jego oczach już błyszczały łzy. Mężczyzna wyglądał na kogoś, kto nie jadł od kilku dni. Biedak wciąż przeliczał drobne w brudnej dłoni, co wzbudziło w dziewczynie spontaniczny odruch litości. W rezultacie Marina włożyła do torby starszego bezdomnego od razu trzy pierożki: z kapustą, ziemniakami i mięsem. Torby od razu trzy pierożki: z kapustą, ziemniakami i mięsem. Kto wie, kiedy znowu będzie mógł zjeść? Proszę. Weźcie. Wyciągnęła paczkę. Bierzcie, bierzcie. Nie potrzeba żadnych pieniędzy. Zjedźcie porządnie. Uspokoiła starca dziewczyna, widząc jak odbiło się na jego twarzy połączenie niepokoju i wdzięczności. Czy to wszystko dla mnie? Nie wierząc w swoje szczęście, zapytał ponownie. A dla kogo innego? Dla was oczywiście. Kiwnął mu sprzedawca. Z łzami w oczach, że brak podzänkował Marinie i pospiesznie opuścił kiosk. Prawdopodobnie bał się, że ona się rozmyśli i zażąda zwrotu upragnionych pierogów. Różnice w pieniędzy Marina wtedy zapłaciła z własnej kieszeni, ale wcale tego nie żałowała. Dobrze rozumiała tych, którzy byli zmuszeni obchodzić się bez jedzenia zbyt długo. Aby narzekać na szczęście, które im się dziś przytrafiło, aby coś zjeść. Teraz ten sam bezdomny siedział przed nią, tylko umyty, czysto ubrany i z absurdalną ruda peruką na zbyt chudej na czapkę z sztucznych włosów w głowie. Marina zrozumiała, że Wiaczesław Arkadiewicz ma perukę prawie natychmiast po tym, jak go zobaczyła. Zbyt mocno kontrastowała z odcieniem skóry mężczyzny. A po wizycie że braka w kiosku zapamiętała, że w rzeczywistości głowę starca zdobiła duża łysina. Nie można było tego pomylić ani zapomnieć. I wszystko to wryło się w pamięć dziewczyny. Nie na darmo więc jej intuicja krzyczała, że z tymi dwoma małżonkami coś jest nie tak. Siergiej tymczasem, niemal siłą, wyrwał ojcu butelkę wina i schował ją pod stół, zdala od grzechu. Jego spojrzenie było przy tym złe i bardzo rozdrażnione. Zachowanie Wiaczesława Arkadiewicza wyraźnie mu nie odpowiadało. Dosyć, ojcze, przestań natychmiast! Zasyczał Siergiej przez zęby. Jeszcze musimy jechać do domu i spróbuj mi znowu urządzić koncert. Co się dzieje? Zapytała po prostu Marina. Sierioza, niech twój tata wypije jeszcze wina, skoro tak mu się chce. I tak dziś ty prowadzisz. Tak, Sierioża, nie bądź takim skąpcem. Módl się jeszcze o wino dla mnie i żeby mnie nie zdradzili. Lekko bełkocząc od upojenia, powiedział Wiaczesław Arkadiewicz. Sam mężczyzna przy tym pilnie odwracał wzrok, gdy tylko Marina zatrzymała na nim wzrok dłużej niż dwie sekundy. Nie, pomyślała sobie dziewczyna. To zdecydowanie był on. Ojciec Siergieja zaczynał się denerwować. I nawet Marina miała trudności ze stwierdzeniem, z czym to było bardziej związane. Z tym, że sam rozpoznał w niej hojną dziewczynę, która podarowała mu paczkę pierogów, czy z tym, że jego własny syn pozbawiał go możliwości wypicia na cudzy koszt? Nie martwcie się tak, powiedziała mu Marina, jednocześnie pytając patrząc na swojego ukochanego. Chcecie, to przyniosę wam naleśników z mięsem domowych, dopiero dziś rano zrobiłam. Wiaczesław Arkadiewicz mruknął coś aprobującego i Marina wstała ze krzesła. Chciała zabrać mężczyźnie talerz spod sałatki. Irina Witaliewna nadal nie mogła oderwać się od swojej porcji krewetek, od czasu do czasu popijając wino z kieliszka. W momencie, gdy Marina podniosła talerz nad głową mężczyzny, jakby od niechcenia przesunęła dłonią po jego włosach. W tej samej chwili duża, puszysta peruka z cichym szelestem spadła na drewniany parkiet salonu, odsłaniając dobrze już znaną Marinię łysinę. Och, Wiaczesławie Arkadiewiczu, przepraszam, tak niezręcznie wyszło, wykrzyknęła młoda gospodyni domu, a sama spojrzała bezdomnemu prosto w oczy. Ojciec Siergieja zamarł ze strachu i wstydu. Zupełnie nie rozumiał, jak ma się teraz zachować i co odpowiedzieć swojej hipotetycznej synowej. Co do samego Siergieja, to cały nagle pobladł. Na czole młodego mężczyzny wybrzuszyła się duża żyła. Przez chwilę Marina nawet przestraszyła się o starca. Syn patrzył na niego z taką nienawiścią. Wydawało się, że jeszcze chwila, a Siergiej wzrokiem przewierci ojca na wylot. Marina nigdy nie widziała swojego narzeczonego w takim stanie i to, co zobaczyła, zaniepokoiło ją i zaintrygowało. Przez kilka długich sekund w salonie panowała grobowa cisza, a potem sytuację niespodziewanie rozładowała Irina Witaliewna. Wyskoczyła i, zastawszy ich, zaczęła się uśmiechać i szczebiotać jak mały ptaszek, którego ktoś przyłapał na kradzieży okruchów chleba. Och, sławeczku, no co ty mu właściwie. Podnieś szybko swoją peruczkę, nie widzisz, jak zawstydziłeś dziewczynę. Matka Siergieja dość żwawo podskoczyła do męża i podnosząc jego sztuczne włosy, zręcznie umieściła je z powrotem na głowie małżonka. No widzisz, tak jest lepiej. Krzątała się wokół starszego żebraka. Ci producenci też wymyślili sobie szyć peruki o dwa rozmiary za duże. Boże, jaki wstyd! Fe! Irina Witaliewna niezręcznie się zaśmiała, ale Maryna udała, że naprawdę żałuje swojej przykrej wpadki. Reszta wieczoru minęła w pośpiechu. Matka Siergieja próbowała zasypać Marynę pytaniami o jej życie, ulubione hobby, pracę. Słowem... Próbowała wszelkimi sposobami odwrócić jej uwagę od milczącego pojedynku syna z Wiaczesławem Arkadiewiczem. Oni z Siergiejem patrzyli na siebie jak wilk na zająca. I Maryna pod koniec spotkania była zupełnie zdezorientowana tym, co się dzieje. Wychodząc razem z rodzicami z jej domu, Siergiej obiecał dziewczynie, że jutro jeszcze do niej wpadnie. Maryna tylko zacisnęła usta. To wszystko jest jakieś dziwne. Siergiej rozmawiał z nią tak, jakby się tłumaczył. Nie zwracaj uwagi. Oni wczoraj przeprowadzili bardzo skomplikowaną transakcję. Doradzali znanemu bankowi w sprawie inwestycji w jeden bardzo perspektywiczny projekt IT. Pewnie trochę się zdenerwowali. Mój ojciec lubi wypić dobre wino. Po dobrze wykonanej pracy, oczywiście. Nic się nie stało, serioża, rozumiem, wszystko skłamała maryna. Masz wspaniałych rodziców. Takich ekspresyjnych. Siergiej pocałował ukochaną i się uśmiechnął. Tak samo czarującą jak zawsze. Nie martw się o nic. Bardzo im się spodobałaś. Wiem to na pewno. Siergiej odjechał, a maryna zostawszy sama próbowała przeanalizować wszystkie fakty. Choć nie była do końca pewna co do Irini Witaliewny, w tym sensie, czy kobieta jest prawdziwą matką jej narzeczonego. Co do Wiaczesława Andrzejewicza, dla niej wszystko było jasne jak na dłoni. Ten człowiek był żebrakiem, nieszczęśliwym, bezdomnym, którego po prostu umyto, ogolono, ubrano i w jakimś niezrozumiałym celu przyprowadzono do jej domu. Ale po co Siergiejowi cała ta maskarada z przebieraniem się? Jaki w tym sens? Dziewczyna i tak go kochała i była gotowa zaakceptować takim, jaki jest, nawet gdyby nie miał bogatych rodziców. Jego ostatnie zdanie o transakcji i doradztwie bankowi w ogóle wyglądało na śmieszne. Ale tacy ludzie jak Irina Witaliewna i Wiaczesław Arkadiewicz nie mogli być finansistami. Rozumiała to nawet maryna ze swoimi dziewięcioma klasami i technikum. Dziewczyna doszła do wniosku, że narzeczony prawdopodobnie wiele jej nie mówi, a dlatego postanowiła za wszelką cenę dowiedzieć się prawdy. Następnego dnia Maryna miała wolne. Umówili się z Siergiejem, że spotkają się wieczorem, żeby razem pójść odpocząć do miejskiego parku. Tego wieczoru miało się tam odbyć piękne show i Maryna bardzo chciała je zobaczyć. Kiedy młodzi ludzie wybrali najlepsze miejsca do oglądania. Maryna postanowiła nie tracić czasu i zapytała wprost ukochanego o to, co wydarzyło się poprzedniego dnia z jego rodzicami. Seriorza, wybacz, naprawdę nie wypada mi cię o to pytać, ale muszę to zrobić. Powiedz mi, proszę, po co twojemu ojcu było zakładać tę głupią perukę? Widać było, że jest na niego za duża i w ogóle do niego nie pasuje. Ku zdziwieniu Siergiej spokojnie podszedł do pytania, tylko nabrał więcej powietrza w płuca przed odpowiedzą. Rozumiem, kochanie, to musiało cię nieco zbić z tropu, ale mój tata ma takie kompleksy, nic na to nie poradzę. Widzisz, w młodości był bardem, jeździł po całym kraju z koncertami autorskiej piosenki. I w tamtych czasach wielu znało go jako młodego artysty z niezwykle gęstą, bujną czupryną. Nawet miał odpowiedni pseudonim Sława Lew. Naprawdę? Zdziwiona zapytała Marina. No proszę, nie wiedziałam. Bardzo ciekawe. Tak westchnął chłopak, właściwie o jego włosach krążyły wtedy niemal legendy, czym je myje, żeby były takie kręcone i jedwabiste, jak je pielęgnuje. Sama rozumiesz, dziewczyny też zwracały na mojego ojca niemałą uwagę, więc musiał nieustannie dbać o swój wizerunek. Tyle, że cały ten sukces nie trwał długo. Co się stało? Zapytała dziewczyna z autentycznym przejęciem. Dokładnie nie wiem odpowiedział jej Siergiej. Powoli, ostrożnie dobierając słowa. Sam ojciec zawsze mówił, że jakby ktoś go urzekł. Po trzydziestce włosy zaczęły mu gwałtownie wypadać i bardzo szybko po dawnej czuprynie nie zostało ani śladu. Ale tak myślę, że to może mieć związek z genetyką, różnie bywa. No i później zaczął pracować na stanowisku, które wymagało od niego nerwów, ciągły stres z powodu operacji finansowych. Szacowanie ryzyka. Myślę, że to wszystko też odegrało jakąś rolę. Więc w domu tata chodzi, jak jest. Na szczęście mama zawsze go kochała, bez względu na to, czy ma włosy, czy nie. A przed obcymi ludźmi, widać, wstydził się. Ja zresztą cały wieczór się z nim kłóciłem z tego powodu. Też nie chciałem, żeby jechał w tej głupiej peruce. Ale mój ojciec zawsze był uparty. Jak sobie coś wbije do głowy, to już koniec. Jak mówi, jak ja pojadę poznać twoją przyszłą żonę bez włosów, to nie wypada. I tak właśnie się stało. Marina nie wiedziała co myśleć. Narzeczony tak dobrze i logicznie jej wszystko wytłumaczył, że teraz sama dziewczyna zaczęła wątpić, czy rzeczywiście w ojcu Siergieja widziała tego bezdomnego. Nie powinien był się tak przejmować. Ja bym zaakceptowała każdy jego wygląd, odpowiedziała Marina przepraszającym tonem. Wybacz mi tę gafę, serioza. Ja też nie wzięłam się znikąd, gdy zwróciłam uwagę na ten szczegół. Rozumiesz? I dziewczyna opowiedziała mu o swoim niedawnym spotkaniu z Wieczesławem Arkadiewiczem. W odpowiedzi chłopak tylko się roześmiał. Co prawda, jakoś sztucznie głośno. A potem udał, że w ogóle nie rozumie, o co chodzi. No, ty mnie oczywiście zaskoczyłeś, Marisza, mój ojciec i bezdomny. Trzeba było na to wpaść. Że się pomyliłaś, moja droga? Przecież ty po dziesięć godzin spędzasz na nogach. A w waszym pomieszczeniu jest duszno. Różne rzeczy mogą ci się przywidzieć pod koniec dnia w takim stanie. Marina próbowała zmienić temat i zakończyć niezręczną rozmowę. Uśmiechnęła się i zaproponowała Sergiejowi, żeby kupili sobie lody, żeby oglądanie kolorowych świateł latarek puszczanych w niebo było jeszcze ciekawsze. Gdy chłopak oddalił się po zimny przysmak, dziewczyna się zamyśliła. Oczywiście wszystko mogło się zdarzyć i mogła się pomylić, biorąc kogoś za kogoś innego. Ale nie tym razem. W swoich wnioskach Marina była pewna na 100%, jeśli nie więcej. I nie rozumiała, po co narzeczony tak otwarcie ją okłamuje. Jednocześnie nie chciała się kłócić z ukochanym. Mimo wszystko żywiła do niego najtkliwsze i najczulsze uczucia. Więc musiała udawać, że mu wierzy. I że między nimi wszystko jest tak samo dobrze jak wcześniej. Przez kilka następnych tygodni, Marina po pracy chodziła po najbiedniejszych dzielnicach miasta. W nadziei, że jeszcze raz spotka tego bezdomnego, który tak zręcznie odegrał rolę teścia finansisty. Dziewczyna z poświęceniem obchodziła dziesiątki piwnic, pustych budynków, była nawet w kilku ciepłowniach. W końcu jednak szczęście się do niej uśmiechnęło. Z wielkim trudem udało jej się dotrzeć do grupy bezdomnych, wśród których odnalazła swojego klienta. Wiaczesław Arkadiewicz siedział obok dużej, zardzewiałej beczki. W jakich ogrodnicy zwykli wiosną palić śmieci, i wyraźnie cieszył się ciepłem ognia pochodzącego z improwizowanego ogniska. Pozostali bezdomni, ujrzawszy Marinę, od razu spojrzeli na nią nieprzyjaźnie. Co ta miejska fifka tu robi? Przyszłego kucharza nie było jednak tak łatwo przestraszyć. Wystarczająco nacierpiała się od tutejszych lumpów w czasach szkolnych, dlatego nie czuła przed żebrakami ani krzty strachu. Dobry wieczór, Wiaczesławie Arkadiewiczu, powiedziała Marina, podchodząc do starszego mężczyzny. Dziś pan jakoś niezbyt dobrze wygląda. Żebrak rzucił na dziewczynę przestraszone spojrzenie i chciał od razu odejść, ale ona nie pozwoliła mu na to. Chwyciwszy mężczyznę za rękaw, zapytała, patrząc mu prosto w oczy, proszę zaczekać. Nie zrobię panu nic złego. Po prostu potrzebuję prawdy. Po co zorganizował pan cały ten cyrk? Czy naprawdę jest pan ojcem mojego Siergieja? Bezdomny zamieszał się, próbując wyrwać się z mocnego uścisku dziewczyny. A potem szybko wymamrotał chrapliwym głosem Chyba się pani pomyliła, panienko pomyliła mnie pani z kimś innym. Marina pokręciła głową Ale przecież pan mnie pamięta, widzę to. Co się z panem stało? Proszę zrozumieć, nawet jeśli pan się stoczył, nie potępiam pana. Moi rodzice też tacy byli. I nic, kochałam ich mimo wszystko. Do tej pory obwiniam jedynie siebie, że nie uchroniłam ich. Marina zmęczyła się trzymaniem wyrywającego się bezdomnego i puściła rękaw jego starego, zniszczonego płaszcza. W tej samej chwili na jej twarzy zabłysły duże łzy. Dlaczego pan tak ze mną? Ja przecież, ja po prostu chcę zrozumieć. Marina zasłoniła twarz dłońmi i bezgłośnie zapłakała. Żebrak, który w tym czasie zdążył oddalić się od dziewczyny na przyzwoitą odległość, nagle się zatrzymał, usłyszawszy jej ostatnie słowa. Po chwili wahania odwrócił się i widząc, że ta drży od szlochu i cichych lamentów, wrócił niepewną, szurającą nogami chwiejną drogą. Od czasu ich ostatniego spotkania Wiaczesław Arkadiewicz zaczął znacznie mocniej kuleć, utykając podczas chodzenia na lewą nogę. Uspokój się, córeczko. Ten twój narzeczony nie jest moim synem. To czam i oszust. Widzisz, jak teraz chodzę. A to przecież jego sprawka. Tego wieczoru był taki wściekły, kiedy odchodziliśmy od ciebie, jak wściekły pies. I poczęstował mnie na drodze powrotnej. Tam, gdzie jest mniej ludzi. Boże, przecież to niemożliwe, zwątpiła w jego słowa Marina. Co? Po co miałbym ci kłamać? Upierał się bezdomny. Ale po co mu to wszystko? zapytała ze zdziwieniem dziewczyna. Żebrak tylko rozłożył ręce. Skąd mam to wiedzieć? Ja, moja droga, nie narzucałem się nikomu. To on mnie sam, twój Siergiej, znalazł na targu. Przyczepił się jak rzep do psiego ogona. Zagraj, powiada, mojego ojca przed narzeczoną. Ja ci dobrze zapłacę. Zaprowadził mnie do łaźni, do fryzjera. Nawet kazał mi założyć ten rudy sznur. A na koniec nicistego. Źle, powiada, odegrałeś swoją rolę. Nieprzekonująco. Zaraz. Zaraz zatrzymała go Marina. Czy ma pan na myśli, że Irina Witalijewna też? No pewnie zapewnił ją żebrak. Ona jest z naszych. Irka Marmurowa. Tak ją nazywają. Handluje po cmentarzach. Kto Ceo zostawił na pamiątkę swoim zmarłym krewnym, od tego taka ksywka. Marinie zrobiło się niedobrze. Dziewczyna poczuła, jak zaczyna nią wstrząsać drobny, niemiły dreszcz. Boże mój, jak wy tu żyjecie? Zapytała bezdomnego drżącym z osłabienia głosem. Ten tylko przysiadł na starej skrzynce po szkle, nieustannie przy tym pokazując. A co nam innego zostało? Ja na przykład też nie zawsze mieszkałem na ulicy. Ludzie znajdują się w różnych sytuacjach. Ja w ogóle długo nie byłem na lądzie. Jestem marynarzem. Osiemnaście lat z rzędu harowałem na statku handlowym. Chciałem zarobić jak najwięcej, żeby wysłać pieniądze żonie i córce. Córce na naukę, żonie na utrzymanie. A potem wpadliśmy w sztorm. Wtedy wszystkich potrząsnęło: Och! No i mnie też oberwało się. Mocno! powiedzieli, że chwała Bogu, że w ogóle zostałem żywy. Mogłem przecież i tego. Krótko mówiąc, wyrzucili mnie za burtę jak zepsutego nawigatora. Odesłali do domu. W tym miejscu Wiaczesław Arkadiewicz na chwilę przerwał i niepostrzeżenie strząsnął z twarzy zdradziecką łzę. Wróciłem do mieszkania, a tam wszystko po staremu. Żona z kochankiem mieszka już od dwóch lat. A córka nie chce mnie znać. Po co, mówi nam stary inwalida, jeszcze bez pieniędzy. No cóż, wasza sprawa, jak to się mówi. Tak więc musiałem przekwalifikować się z wilka morskiego na szczura lądowego. Wybacz mi, nie powinienem był tak na ciebie naskakiwać. Współczująco powiedziała Marina. Proszę, weź, ja naprawdę mam niewiele pieniędzy, ale powinno ci to wystarczyć, żeby przenocować gdzieś pod dachem i zjeść. Stary marynarz nie odmówił i serdecznie podzękował dziewczynie. Jesteś dobrym człowiekiem, Marina. Szkoda, że nie mogę cię poznać ze swoją córką. Miałaby się od ciebie czego uczyć. Po drodze do domu Marina nie przestawała zadawać sobie pytań o to, co teraz dzieje się w jej życiu i po co narzeczony urządził cały ten cyrk. Dziewczynie trudno było sobie wyobrazić, że Siergiej mógł pobić nieszczęsnego niczemu niewinnego starca, ale z drugiej strony widziała, jak zmieniła się jego twarz podczas kolacji. Nie można było też wykluczyć możliwości, że żebrak sam przypadkiem nabawił się urazu nogi, a całą winę postanowił zrzucić na Siergieja. Nagle jej ukochany po prostu wstydzi się przyznać jej, że w rzeczywistości jest sierotą. Teraz było jasne, że o żadnych rodzicach milionerach nie mogło być mowy. Najwyraźniej Siergiej po prostu nie mógł jej powiedzieć całej prawdy. Dlatego wymyślił całą tę inscenizację z rzekomymi krewnymi. Marina nie chciała zaogniać sytuacji, ponieważ jednak kochała Siergieja i chciała wyjść za niego za mąż. Bez względu na to, jak dziwna była cała ta historia, dziewczyna postanowiła nie rąbać z mostu, ale spróbować we wszystkim się rozeznać. W tym celu zadzwoniła do swojej przyjaciółki, Olgi Anisimowa, i umówiła się z nią na spotkanie w kawiarni następnego dnia. Tak, Marinochko, o co tylko mnie przyjaciółki nie prosiły, ale żeby śledzić cudzego chłopaka, to jeszcze nigdy w mojej praktyce się nie zdarzyło. Olga siedziała z filiżanką kawy w dłoni i patrzyła na Marinę z mieszaniną ciekawości i zdziwienia. Proszę cię, Oleczo, bez ciebie w tej sprawie nie dam sobie rady. Namawiała ją Kuzniecowa. Jeśli serioza dowie się, że za nim śledzę, to wtedy wszystko jeszcze bardziej się skomplikuje. On i tak nie opowiada mi połowy o sobie. Ja już po prostu nie wiem, co myśleć. No dobrze, dobrze, uspokoiła ją przyjaciółka. Trochę dziwna prośba. Marin, a jeśli ostatecznie nie spodoba ci się to, czego się dowiesz, to co wtedy zrobisz? Przyjaciółka na sekundę się zamyśliła, a potem chyba wzruszyła ramionami i po prostu odpowiedziała. Nie wiem. Jedno, czego jestem absolutnie pewna, to to, że mój narzeczony coś przede mną ukrywa i nie będę mogła spać spokojnie, dopóki się nie dowiem, co to jest. Dziewczyny umówiły się na spotkanie za tydzień. A kiedy nadszedł termin, Olga była ciemniejsza niż chmura. Niestety, Marim, nie mam czym cię specjalnie uradować, przeszła od razu do rzeczy Olga. Rogacz z twojego serioży. Przepraszam za takie słowo. Co? Marina była gotowa nie uwierzyć własnym uszom, gdyby nie ufała Oldze jak sobie samej. W końcu znały się od pierwszej klasy. Tak, na początku też myślałam, że go z kimś pomyliłam, ale potem wysłałaś mi zdjęcie i wszystko zrozumiałam. Błędu nie może być. Twój Siergiej co dwa dni bierze na wypożyczenie drogi samochód i spotyka się w hotelu z tą oto pięknością. Olga wyjęła z torebki dużego, nowoczesnego smartfona i pokazała Marinie kilka zdjęć. Zrobionych po kryjomu w restauracji hotelowej i z bezpiecznej kryjówki naprzeciwko. Olga musiała spędzić kilka godzin w kawiarni, czekając aż para opuści swoje miłosne gniazdko. Marina patrzyła na zdjęcia i czuła, jak w gardle podchodzi jej mdłość. Na zdjęciach był rzeczywiście jej Siergiej, tylko w drogim Mercedesie i w towarzystwie bujnej dziewczyny o długich włosach, z płynnym złotym wodospadem spływającym po jej smukłych plecach. Dziewczyna poczuła, że zaraz ogarnie ją fala paniki. Mówi, że nie może być w panice. Boże, jaka obrzydliwość! Marina oddała telefon przyjaciółce. Proszę, usuń to wszystko. Nie mam siły na to patrzeć. Nie przejmuj się tak. Merynko upróbowała ją uspokoić Olga, jednocześnie usuwając kompromitujące zdjęcia. Ale okazał się twój Siergiej zdrajcą, tak jak teraz połowa facetów chodzi na lewo. Marina, nie rozumiesz, ale i ja nie mogę zrozumieć, po co w ogóle potrzebował budować ze mną związek, skoro, jak widać, ma o wiele bardziej odpowiednią kandydatkę. Przecież szczerze mi oświadczył, że poza mną nikogo nie widzi w roli swojej przyszłej żony. Po co więc to wszystko? Tutaj Olgę, zdawałoby się, olśniła genialna myśl. Słuchaj, Merynko, a może on chce od ciebie coś innego? Może jest zwykłym oszustem? Daj spokój! Odrzuciła od razu tę myśl Marina. Co ma wziąć? Jestem całe życie biedna. Jak jakaś włóczęga, która, nawiasem mówiąc, każdej wiosny przecieka. Trzeba ją naprawić i to porządnie. Wątpliwa korzyść dla człowieka, który może wypożyczyć całego Mercedesa. Ale tak też, prawda, zamyśliła się przyjaciółka, a potem nagle zaproponowała: Słuchaj, Merynko, oddajmy to zadanie, podsuniemy je o leszce. dobrze. On jest u mnie bystrym facetem, mimo że gdyby nie mój brat. Połowa spraw tak by w lesie wisiała i została. Oczywiście, myślenie głową to nie jest dla was machanie armatą w prawo i lewo. Olga mówiła o swoim rodzonym bracie bliźniaku Olegu Anisimowie. Chłopak wyróżniał się zadziwiającymi zdolnościami analitycznymi i poza tym zawsze marzył o pomaganiu ludziom. Oleg wstał z gówna do towarzystwa znacznie bardziej brutalnych kolegów, przyzwyczajonych do działania raczej siłą niż rozumem. Jednak brat Olgi się nie poddawał i wszystko, co mógł zrobić. Wstał z wygnańcem w towarzystwie znacznie bardziej brutalnych kolegów, przyzwyczajonych do działania raczej siłą, jednak brat Olgi się nie poddawał i wszystko, co mógł zrobić. Miał nadzieję, dostać w swoje ręce taką sprawę, która pomogłaby mu nie tylko zwrócić na siebie uwagę przełożonych, ale i udowodnić kolegom, że on też coś znaczy. Choć nie jest tak rozwinięty fizycznie jak oni. Myślisz, że twój brat będzie mógł mi pomóc? Zapytała Marina, patrząc sceptycznie na przyjaciółkę. Ale to chyba trzeba będzie założyć sprawę, bawić się tym. Nie odwrócimy go od innych ważnych zadań. Olga tylko machnęła ręką i roześmiała się dobrodusznie. Uwierz mi, on jeszcze podziękuje ci za to, że porzuciłaś mu tak ciekawą sprawę. A co do biurokracji, możesz się nie martwić. Ostrzegę go, że to osobista prośba. Śledztwo będzie prowadzone nieoficjalnie. Nie bez powodu jestem siostrą Gliny. Tego samego wieczoru Olga zadzwoniła do brata i poprosiła go, żeby spotkał się z przyjaciółką. Kiedy dziewczyna opowiedziała wszystko młodemu śledczemu, ten bez wahania obiecał jej, że na pewno dotrze do prawdy. Jest w twojej historii, Marino, coś takiego. Co budzi we mnie nieudawane zainteresowanie. Uwierz mi, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby znaleźć prawdziwe motywy czynów twojego narzeczonego. Nikt z organów ścigania nie dowiedział się o tym, zgodnie z prośbą siostry. Ponadto facet był gotów założyć się, że w grę wchodzi coś znacznie więcej niż kaprysy emocjonalnie niestabilnego Siergieja. Oleg zaczął szukać informacji, przyglądając się każdemu szczegółowi. W tym momencie był jak pies myśliwski, który w końcu wyczuł właściwy trop. Ale to było proste. Jednak Oleg był człowiekiem, jak to się mówi, starej daty i nie bał się ani ubrudzić w wiejskich przytułkach, ani długich przesłuchań wielu świadków. A także po prostu ludzi, którzy mogli coś wiedzieć o przeszłości Mariny i jej rodziny. W końcu, trzy tygodnie później, Oleg zadzwonił i ponownie zaproponował spotkanie. Przez telefon śledczy nie chciał wyjaśniać, że informacje tego szokowały. Tego się nie spodziewał. Dzień dobry, Marino Stepanowno przywitał dziewczynę. Cieszę się, że tak szybko mogłaś przyjechać. Dzisiaj specjalnie wzięłam wolne, odpowiedziała mu. Nie kontaktowałaś się z narzeczonym podczas śledztwa, ta prośba od razu wydała jej się dziwna. Jednak Olek nalegał, aby starała się zachować pewien dystans z Siergiejem, aby narzeczony nie mógł w żaden sposób na nią wpłynąć w tym czasie. W przeciwnym razie nie byłaby w stanie maksymalnie adekwatnie ocenić faktów, które przygotowywał się przedstawić badacz. Dobrze kiwnął Olek. Uwierz, że nie prosiłem cię o to bez powodu. Chodzi o to, że udało mi się coś ustalić w sprawie twoich prawdziwych rodziców. Prawdziwych? Nie zrozumiała Marina. Poczekaj, ale przecież wszystko wiem o swojej rodzinie. Tatiana i Stepen Kuźniecowowie to nieszczęśliwi ludzie. Wszystko, ale nie wszystko poprawił ją młody policjant. Tatiana Antonowna i Stepen Zacharowicz rzeczywiście wychowywali cię przez większą część życia, ale to było już po tym, jak skończyłaś rok. Marina poczuła, jak gwałtownie spadło jej ciśnienie. Ręce w jednej chwili zrobiły się lodowate, a w uszach rozległ się złowieszczy dzwon. I tylko tyle zdołała wydusić. Oleg odpił duży łyk gorącej herbaty, zanim kontynuował. Chodzi o to, że rodzina kuźniecowów cię adoptowała. Śledczy wyjął z pięknej skórzanej teczki kopię jakichś dokumentów i rozłożył je przed zdumioną Mariną. Zostałaś, jeśli można tak powiedzieć, przekazana jako dodatek do domu, w którym teraz mieszkasz. Marina próbowała wczytać się w leżące przed nią papiery, ale linijki przed jej oczami z pewnością puściły w tan. Z podniecenia nie mogła odczytać ani słowa. Nic nie rozumiem, przyznała szczerze dziewczyna. Kto mógł tak ze mną postąpić? Olek cicho się uśmiechnął. Zagrał w nim zawodowy hazard. A oto zaczyna się najciekawsze. Facet wyjął z torby jeszcze coś, starannie zawinięte w gruby kawałek folii. Okazało się, że to prawdziwy akt urodzenia mariny. Okazało się jednak, że imiona jej rodziców były zupełnie inne. Twoją prawdziwą matką i ojcem są ludzie o nazwisku panów Ella Wiktorowna i Fiodor Konstantinowicz. W przeszłości bardzo odnoszący sukcesy biznesmeni. Dlaczego w przeszłości? zapytała Marina. Czy oni już zbankrutowali? Dlaczego mnie oddano? Dlaczego nie oddano mnie do przytułku, tylko od razu kuźniecową, skoro wiedzieli, że tak dużo piją. Marina była gotowa zasypać Olega pytaniami, ale ten uniósł ręce w błagalnym geście. Poczekaj, poczekaj, Marino Stepanowno, nie pędź, uspokój się. Twoi rodzice biznesmeni panowowie zginęli, gdy skończyłaś rok. Zginęli w strasznym wypadku na Makadzie, wracając z podpisania ważnej umowy, a droga tego wieczoru była tak oblodzona, że ich kierowca po prostu nie zapanował nad pojazdem. Nieszczęśliwy wypadek, tak ustaliło śledztwo. Maryna na chwilę zamilkła i zamyśliła się, nie zdążywszy poznać swoich prawdziwych rodziców, od razu ich straciła. Teraz zrobiło się jej trochę gorzko. To kto w takim razie? Nie dokończyła oczywistego pytania. Zrobił to tak zwany przyjaciel rodziny panowów niejaki teteryn, Timowiej teteryn. Oleg znowu wyciągnął z teczki kilka starych czarno-białych i kolorowych fotografii na których uwieczniono jej prawdziwych rodziców, młodych i szczęśliwych, z małą Maryną na rękach. Uśmiechali się do obiektywu. Obok na zdjęciach niezmiennie obecny był wysoki, ciemnowłosy mężczyzna, którego twarz dla czegoś wydała się sprzedawczyni pierożków znajoma. Teteryn został twoim oficjalnym opiekunem niemal od razu, jak zginęli panowowie. Osobiście zgłosił się, żeby cię przyjąć do siebie. Mimowolnie wyrwało się Marynie. Ja też tak początkowo myślałem, przytaknął śledczy. Ale niestety okazało się to tylko przykrywką, kamuflażem dla prawdziwych celów obywatela Teterina. A jego prawdziwy interes w sprawie twojego przysposobienia był dość prosty i wyrachowany. Przyjaciel twoich rodziców liczył na to, że otrzyma wszystkie pieniądze biznesmenów, jako jedyny opiekun ich nieletniej córki. Maryna poczuła głębokie rozczarowanie. Chyba odbiło się to na jej twarzy, bo Olek z szczerą współczuciem powiedział. Rozumiem, że nieprzyjemnie ci to słyszeć. Ale Teteryn rzeczywiście liczył na to, że uzyska dostęp do majątku, a ty byłaś dla niego tylko kluczem. Tyle, że się przeliczył. Jedyne, co mu się dostało, to ogromna, czteropiętrowa rezydencja biznesmenów w elitarnym osiedlu domków jednorodzinnych. Wszystko inne okazało się przepisane na ciebie, dosłownie. No, ja nigdy nie słyszałam o żadnych pieniądzach, zaprotestowała. Kręcąc głową dziewczyna. Nawet jeśli coś mi się należało, to Kuznicowi nigdy o tym nie mówili. Oni w ogóle nic nie mówili, tylko pili. No, jeszcze by ci o czymś takim powiedzieli. Bo wtedy straciliby jedyny dach nad głową, jaki mieli twój dom, wyjaśnił policjant. To był zapasowy domek panowów, który planowali też kiedyś doprowadzić do porządku, a potem wynająć uczciwym ludziom. Teteren wiedział o domku tak samo dobrze, jak o tym, że pieniądze będziesz mogła otrzymać dopiero po ukończeniu 18 lat. Do tego czasu wszystkie konta twoich rodziców były całkowicie zamrożone, a w specjalnej skrytce bankowej kod, od której, jak i dane konta, do tej pory gdzieś są ukryte. Marynie od tego, co usłyszała, zakręciło się w głowie. Jak to? Czyli wychodzi na to, że Teteryn i tak nie dostał pieniędzy? Uściśliła maryna. Zupełnie słusznie zgodził się z nią Olek. Nie otrzymawszy ani grosza od swoich przyjaciół, Teteryn uznał, że i ciebie utrzymywać, a tym bardziej nie ma sensu. Jednak nie chciał Cię zostawić na pastwę losu. Oto znalazł we wsi, gdzie stał domek, parę kuzniecowów. Oni wtedy jeszcze nie pili tak bardzo i byli w stanie zaopiekować się małym dzieckiem. Tym bardziej, że Teteryn obiecał im bezpłatne zamieszkanie w tym zapasowym domu. Innymi słowy, on się mnie po prostu pozbył, podsumowała maryna. Ale on liczył na to, że będziesz pod opieką, podczas gdy on sam będzie przeszukiwał waszą rodową rezydencję w poszukiwaniu ukrytych skrytek. Służba, która kiedyś pracowała u Panowów, potwierdziła, że Teteryn włamał się do każdego sejfu zainstalowanego w domu, jednak najwyraźniej nic nie znalazł. W rezultacie pozostał mu tylko ten pałac i rozwiane nadzieje na wzbogacenie się. Z czasem się pogodził i przestał szukać ukrytych skarbów. Rok temu twój pierwszy opiekun zmarł. Maryna głęboko westchnęła. Ależ historia. wypowiedziała z przekąsem. Wyobraź sobie, że gdyby moi prawdziwi rodzice nie zginęli, mogłoby mi się teraz wieść zupełnie inaczej. Dziewczyna odwróciła się w stronę okna. Czując, jak jej duszę stopniowo zalewa niekończący się żal. Po chwili Marina zebrała się na odwagę i ponownie spojrzała na policjanta. Dobrze. A co w tym wszystkim ma do czynienia, Siergiej? Mówiłeś, że i o nim się czegoś dowiedziałeś? Olek spuścił wzrok i przez chwilę się zawahał, jakby nie chciało mu się wypowiadać kolejnych słów. Tak. Chodzi o to, że Teterin ma syna. Powiedz mi, czy nigdy nie interesowałaś się rodziną swojego narzeczonego, a przynajmniej jego nazwiskiem? Przecież spotykacie się już od dłuższego czasu, prawda? Marina była trochę zdezorientowana. Właśnie dlatego cię zatrudniłam, że chciałam dokładnie o nim wszystko wiedzieć. Przecież powiedział mi tylko swoje nazwisko, Gusiński i o rodzicach potomnych finansistach, a potem. W tym momencie Marina się zacięła. Olek zrozumiał, że dociera do niej stopniowo tok jego myśli. Nie mając zwyczaju trzymać ludzi w niepewności, policjant potwierdził obawy dziewczyny. Syna Timofieja Teterina nazywają Siergiejem. Najwyraźniej specjalnie podał ci inne nazwisko. Bał się, że możesz coś podejrzewać. I tak uśpił czujność bajeczką o rodzicach bogaczach. Nie jakieś środki ma, ale najwyraźniej nie tak duże, jak opowiada. Marina najbardziej na świecie nie chciała wierzyć w to, że ukochany mężczyzna wykorzystywał ją wyłącznie dla zysku. Ale fakty mówiły co innego. Chcąc upewnić się co do zamiarów narzeczonego, dziewczyna poprosiła młodego policjanta o pomoc w jego sprawdzeniu. Olek się zgodził. Chciał pomóc Marinie nie tylko uratować jej własny spadek, ale i uchronić ją przed ewentualnym niebezpieczeństwem. Pod koniec tygodnia Marina zadzwoniła do Siergieja i przeprosiwszy go za długą nieobecność, zaprosiła go w sobotę do siebie do domu. Narzeczony przystał na propozycję, choć po głosie Marina wywnioskowała, że był bardzo niezadowolony z nagłej oziębłości swojej wybranki. W wyznaczonym dniu dziewczyna przywitała młodego oszusta z wymyślną fryzurą i w nowej kremowej, jedwabnej sukni. Tę ostatnią, jak zapewniała Marina, kupiła specjalnie dla niego. Och, jaka ty jesteś dziś elegancka! Zachwycił się Siergiej, wręczając ukochanej bujny bukiet piwoni. Ciekawe, czy wydarzyło się coś szczególnego, o czym powinienem wiedzieć? Czy po prostu próbujesz w ten sposób odpokutować za swoją winę? Oczywiście, że to drugie. Kłamała Marina, całując jednocześnie chłopaka i poluzowując ciasny węzeł na jego krawacie. Wyobraziłam sobie, że mogę cię stracić przez własną głupotę i zrobiło mi się tak strasznie. Nawet nie wiesz. Chodź! Pociągnęła go za sobą. W salonie czeka na ciebie niespodzianka. Siergiej, rozluźniony tak niespodziewaną romantyczną atmosferą. Poszedł bez oporu za Mariną. Jednak gdy tylko wszedł do przestronnego, jasnego pokoju, zamarł w miejscu. W starym bujanym fotelu, tuż przed dużym stołem jadalnym, siedział ten sam bezdomny Wiaczesław Arkadiewicz, którego wcześniej podawał za swojego ojca. Co to ma być? wypowiedział Siergiej drżącymi z napięcia ustami. Co za bzdura. Marina natychmiast zrobiła niewinne oczy. O czym ty mówisz, Serioza? Widzisz, my z twoim tatą zdążyliśmy się już zaprzyjaźnić. Zaprosiłam go na herbatę, żebyśmy sobie wszyscy razem posiedzieli, bo ostatnio jakoś nie wyszło za ładnie. On mi tyle ciekawych rzeczy zdążył o tobie opowiedzieć. Chcesz posłuchać, co się dowiedziałam? W rzeczywistości Marina rzeczywiście odnalazła starszego Żebraka i przyprowadziła go do swojego domu. Ale nie tylko dlatego, że było to częścią ich planu z Olgiem, ale dlatego, że stary marynarz naprawdę miał trudny los. I Marynie zrobiło się wtedy na śmietniku naprawdę żal. Dziewczyna zaproponowała więc Staruszkowi przeprowadzkę do jej domku, chociaż na jakiś czas. Bardzo chciała, żeby Wiaczesław Arkadiewicz na starość pożył po ludzku. Gdy Siergiej zrozumiał, że został zdemaskowany, natychmiast zrzucił maskę troskliwego narzeczonego. Jesteś idiotą. Wypluł jej w twarz i próbował wybiec na ulicę. Jednak drogę zagrodził mu policjant, który ukrywał się w sąsiednim pokoju. Stój, obywatelu Tietjerin. Sierżant Anis Simów, policja. Zostałeś zatrzymany pod zarzutem oszustwa. Wiemy, że chciałeś wkraść się w zaufanie obywatelki Kuzniecowej. Przyznaj się, co zamierzałeś zrobić dalej? Zabić ją. Siergiej ku zdziwieniu Olega i Mariny tylko szyderczo się zaśmiał. Po co miałaby mi się przydać. Musiałem znaleźć skrytkę. Co? zapytała pytająco narzeczona Mariny. Znowu skrytka. A więc już wiesz. Narzeczony przeniósł wzrok z policjanta na sprzedawczynię ciastek i z powrotem. Skoro tak, to rozumiesz, że nie mogłem tego tak po prostu zostawić. Kiedy ojciec powiedział mi o tym przed śmiercią, od razu zrozumiałem, że muszę dokończyć to dzieło. To on miał otrzymać cały spadek, on, a nie ty. Siergiej spojrzał z pogardą na Marinę. Ojciec całe życie pracował dla tych bogatych potworów, opracowywał wszystkie ich transakcje, całował każdego potencjalnego klienta w tyłek, tylko po to, żeby wybrali ich, a nie zagranicznych konkurentów. A potem ten wypadek. Ojciec potrzebował pieniędzy, żeby utrzymać ciebie i zarządzać farmą. Według moich informacji, Timofey Kietierin miał wystarczająco dużo własnych pieniędzy, żeby nie dopuścić do upadku firmy. Poza tym, na samej farmie na taki wypadek była specjalna poduszka bezpieczeństwa, przerwała mu lekarz. Obawiam się, że jedynymi motywami, o których ojciec powiedział przed śmiercią, była zazdrość i chciwość, a nie szlachetne pragnienie uratowania firmy. W takim przypadku nie oddałby rocznej dziewczynki w ręce pijanych marginesów. Co ty w ogóle wiesz o życiu? Krzyknął do niej Siergiej. Tata powiedział, że kot do skrytki na pewno musi być gdzieś tutaj, w tym domu. Powiedział, że skoro go nie było w dużej rezydencji, to na pewno czeka tutaj. Tylko trzeba było się do niego dostać tak, żeby nie wzbudzić podejrzeń u tej krowy. Marina poczuła, jak jej policzki płoną ze sprawiedliwego gniewu i oburzenia. Dlatego musiałem wymyślić całą tę bajkę ze ślubem i poznaniem rodziców. Gdzież indziej miałbym szukać odpowiedniego towarzystwa? Bezdomny to stosunkowo tania waluta. Jesteś nikczemnym oszustem, Siergieju, powiedziała gniewnie Marina. Starając się jednocześnie spalić go wzrokiem. A ja myślałam, że mamy prawdziwe uczucia związek. A propos, słyszałam też o Twojej kochance więc i tak nic by z tego nie wyszło. Trzeba być ostrożniejszym, kiedy zabiega się o bogatą narzeczoną. Trzeba było lepiej ukrywać swoje miłosne przygody przed ciekawskimi spojrzeniami. W tym momencie na podwórku rozległy się dźwięki syren alarmowych. Olek zdążył już wezwać posiłki i po chwili do domu weszło jeszcze kilku policjantów pewnym krokiem. Gdyby nie ten Siergiej wyklął bezdomnego, gdy strażnicy zakładali mu kajdanki, na pewno by mi się udało, a ty sprzedawaj dalej swoje ciastka. I tak są takie mdłe. Jak ty zresztą. Na pożegnanie Siergiej wysłał dziewczynie całusa w powietrzu. Ale zrobił to tak paskudnie i wulgarnie, że Marina ledwo powstrzymała łzy krzywdy i upokorzenia. Nie przejmuj się tak próbował ją uspokoić ani z simów. Teraz nieprędko spróbuję ciastek. Ani twoich, ani niczyich innych. Na siedem lat pójdzie siedzieć jak nic. Twarz Olega rozjaśnił przebiegły uśmiech. Marina, co ty na to? Chcesz spróbować znaleźć skrytkę. Może naprawdę coś tam jest. A przy okazji się rozerwiesz. Myślisz. Spojrzała na niego zapłakanymi oczami. Chłopak wzruszył ramionami, a następnie przystąpił do poszukiwań. W tym momencie chytry uśmiech. Marina. A, co? Chcesz spróbować znaleźć skrytkę? A nuż naprawdę coś tam jest. Przy okazji się rozerwiesz. Myślisz? Spojrzała na niego dziewczyna wilgotnymi od łez oczami. Chłopak wzruszył ramionami, a następnie przystąpił do poszukiwań. Maryna aktywnie pomagała policjantowi i po kilku godzinach znaleźli małą skrytkę w ścianie, która była ukryta w jednym z pokoi na drugim piętrze domku. No, zobaczmy, co tu jest. Powiedział Olek, wyciągając zawartość skrytki przed zdziwioną Maryną. Chwilę później podał dziewczynie kopertę i małą drewnianą szkatułkę. Cudem jest, że Tania ucierpiała od czasu. Musiał ją uratować doskonały lakier. W szkatułce leżała mała. Złożona na cztery razy notatka, na której niezmywalnym atramentem zapisano upragnioną kombinację do skrytki w banku. W liście rodzice narzekali, że tak mało czasu mogli spędzić ze swoją córką. Już wtedy panowowie jakby przeczuwali swoją śmierć, dlatego z góry zapisali cały swój majątek na małą córkę. Tak więc zwykła sprzedawczyni pączków, która marzyła o tym, by zostać piekarzem lub kucharzem, była prawdziwą milionerką, o czym nie miała pojęcia przez całe 20 lat swojego życia. Przede wszystkim Maryna spełniła to, o czym tak dawno marzyła. Zajęła się generalnym remontem domu. Pomagał jej w tym, jak mógł Wiaczesław Arkadiewicz. Dziewczyna pozwoliła mu zamieszkać w swoim domku, i teraz stary marynarz wreszcie miał prawdziwy dom. Sama Maryna stała się dla niego jak córka. Tym bardziej, że zaczęła się spotykać z Olgiem, który bardzo podobał się jako człowiek byłemu bezdomnemu. Chłopak policjant dostał awans za znakomite rozwiązanie sprawy panowów i w wydziale zaczęto go naprawdę szanować. W przeciwieństwie do Sergieja, nie szukał korzyści w związku z Maryną, a szczerze kochał i szanował dziewczynę, na co ona odpowiadała mu wzajemnością i serdecznością. Pewnego razu przyjeżdżając na kolejną akcję, Oleg znalazł na miejscu przestępstwa mały koszyk. Ku jego zdziwieniu. W środku znajdowało się maleńkie niemowlę. Chłopiec spokojnie spał, sąd swój duży palec. Ktoś zdążył porzucić tutaj dziecko, zanim na miejsce przyjechała policja. Oleg zetknął się z czymś takim po raz pierwszy i nie wiedział, jak najlepiej postąpić. Mały chłopiec postanowił zabrać dziecko do swojego domu. Maryna nie miała nic przeciwko temu. Tym bardziej, że sama już chciała zostać matką. Po prostu planowała ciążę po ślubie. No a skoro tak się złożyło, to czemu nie? Dziewczyna nie chciała powtórzenia losu podobnego do tego, jaki miała ona sama. Mało wiadomo do jakiej rodziny trafi to maleństwo, jeśli teraz Anisimowa nie weźmie na siebie roli jego rodziców. Maryna i Oleg świętowali wspaniałe wesele. Oto gdzie stary marynarz bawił się na całego. I zaraz po tym adoptowali małego podżutka, któremu nadali imię Artyom. Wiaczesław Arkadiewicz był szczęśliwy, że mógł przyjąć rolę dziadka i wszelkimi sposobami pomagał młodym rodzicom. A miesiąc po tym Maryna dowiedziała się, że jest w ciąży. Oleg był zachwycony taką wiadomością, podobnie jak nowo mianowany dziadek Sława. Teraz w rodzinie będzie dwoje dzieci i wszystkich w niej z pewnością czeka szczęśliwa przyszłość. Jeśli podobała ci się ta opowieść, proszę wesprzyj mnie przyciskiem kciuk w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, ale dla mnie to bardzo ważne. Wszystkiego dobrego!